Dobry wieczór, Ryszard Gromadzki, rozmowa w punkt. Rozmowa, której gościem jest dziś pan profesor Andrzej Zybertowicz. Witam pana serdecznie, doradca prezydenta Rzeczpospolitej. Tak, dobry wieczór, tylko mam wrażenie, że tarcze są tak w ruchu, że coraz trudniej ustalić, gdzie jest ten punkt, w który mielibyśmy trafić. To prawda, uwaga bardzo celna, ale celna tym bardziej. Celna na temat problemów z celnością. Celna na temat, w związku z kontekstem, który chcę podjąć. Tak. Myślę o rozmowach, które rozpoczęły się dziś w Jerozolimie. Polska delegacja spotkała się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Izraelskim ze swoimi izraelskimi odpowiednikami. Dostrzega pan szansę na rozwiązanie kryzysu politycznego między Polską a Izraelem, środowiskami żydowskimi szerzej, że te rozmowy dają taką nadzieję? Dają, pod warunkiem, że obu stronom uda się rozdzielić pewne poziomy. Jest poziom dociekań naukowych, jeśli one są prowadzone w klimacie, tak to powiem, narracji prawdziwościowej, to sądzę, że wybitni uczeni polscy, izraelscy czy intelektualiści z diaspory żydowskiej na świecie są w stanie trzymać się etosu prawdy. Natomiast gdy znajdują się oni w młynie jakby gry medialnej albo pod presją polityczną, to są przykłady, że nawet poważni badacze mają kłopoty z utrzymaniem się w narracji prawdziwościowej. I te rozmowy, jak sądzę, służą temu, żeby presje polityczne, które występują w obu naszych krajach i w innych krajach, włącznie ze Stanami Zjednoczonymi, żeby te presje polityczne nie ingerowały w proces mówienia o faktach. Czy to możliwe w ogóle? I proces wzajemnego poszanowania wrażliwości. W pewnych granicach tak, bo w ogóle proces poznania naukowego jest procesem nienaturalnym. Poznanie naturalne, potoczne, ze swej istoty jest stronnicze. Natomiast poznanie naukowe stara się na tyle dystansować, na ile to jest możliwe, od własnej stronniczości. Tak, ale ten młyn medialny, polityczny, tak, jak pan to określił, no, działa z tak potężną, na tak potężnych obrotach, z tak wielką mocą, że tak, wydaje się, że więcej, z narracją prawdziwości może być problem. Ten młyn podlega mechanizmowi opisany w badaniach przeprowadzonych w Stanfordzie chyba ze 30 lat temu pod nazwą Hostile Media Syndrome, syndrom wrogich mediów. Otóż zrobiono eksperyment, w którym przedstawiono film o konflikcie izraelsko-palestyńskim. Starano się, żeby film był wyważony, żeby przedstawiał rację obu stron. I pokazano go studentom izraelskim i studentom arabskim. I ten sam film każda ze stron określiła jako wrogi dla siebie i pro, albo pro-palestyński, albo pro-izraelski. Czyli rzeczywistość tu nie decydowała, rzeczywistość narracji filmu, zdjęcia, komentarze, tylko nastawienie ludzi, którzy reagowali. I metodologia naukowa to jest próba, nie zawsze się to udaje, próba nauczenia badaczy, żeby dystansowali się od swoich własnych sympatii i antypatii. Obserwując to wszystko, co wydarzyło się w relacjach polsko-izraelskich czy polsko-żydowskich w ciągu ostatniego miesiąca, mam wrażenie, że trudno ten dystans. Pewnie z jednej i z drugiej strony. Trudno, ale sądzę, że te właśnie rozmowy, takie jak te dzisiejsze, to jest próba zbudowania pomostu, na którym będziemy konfrontowali nasze racje, a także nasze wrażliwości, nie pod presją politycznego ciśnienia. Czy tej sprawy nie powinni załatwić po prostu politycy, i to politycy na najwyższym szczeblu, mówię konkretnie o rozmowach, które już miały miejsce. Ale politycy nie mogą dekretować uczonym, co mają badać, jak mają badać. Politycy mogą stworzyć sprzyjające lub niesprzyjające warunki do debaty badawczej. Warunki są sprzyjające w pana ocenie, czy niesprzyjające? I tak, i nie. Z jednej strony widać wolę polityczną po obu stronach, żeby wrócić do dialogu, czyli rzeczowej wymiany poglądów i wzajemnego przezwyciężania nieporozumień, ale politycy po obu stronach mają ciśnienie ze strony elektoratów i mediów, które utrudnia rzeczowe wymianę poglądów i rozsnuwanie nieporozumień. Jesteśmy w przededniu, właściwie już zaczął się przecież miesiąc marca, dzisiaj mamy pierwszy dzień marca, w przededniu pewnie wielkiej historycznej debaty, czy kolejnej odsłony historycznej debaty o dziedzictwie, tak to określę, marca 1968 roku, no bardzo bolesnym dziedzictwie, jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie. Czy
w obliczu konfliktu politycznego, który ma miejsce, konfliktu, który powstał po przyjęciu w Polsce ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, nie będziemy do czynienia z pewną eskalacją znowu tego konfliktu. Ta debata historyczna, która pewnie się będzie toczyła, możemy oczekiwać pewnej intensyfikacji tej debaty, to wniesie takie wątki, które siłą rzeczy będą oddziaływały również na sposób rozwiązania tego konfliktu. Widzimy te próby. Istnieje, nie ulega dla mnie wątpliwości, że są środowiska i polskie, i zagraniczne, które będą próbowały wykorzystać rozmowę o 68 roku jako sposób na jątrzenie i w relacjach polsko-izraelskich, i, co jest nie mniej ważne dla nas tutaj Polaków, w relacjach polsko-polskich. Obserwujemy już takie próby. Oczywiście, ale proszę zwrócić uwagę, że nie można zredukować wydarzeń 68 roku do relacji tylko polsko-izraelskich czy polsko-żydowskich. Relacje polsko-polskie między władzą z nadania moskiewskiego, która, w ramach której toczyły się wewnętrzne gry frakcyjne różnych, i większość narodu polskiego, która chciała wolności, która chciała większej przestrzeni do ekspresji naszej wrażliwości, to jest być może nawet ważniejszy wektor, bo ten nakręcanie tendencji antysemickich było jednym z instrumentów jakby dławienia instynktu wolnościowego Polaków. Pełna zgoda, ale ta narracja bardzo słabo przebija się w opisie 68 roku w Polsce, który dominuje w zachodnim, w przekazie zachodnich mediów na przykład. No, problem z zachodnimi mediami to jest kwestia poważnych jakby zaniedbań i poradzenia sobie z tego, co jest, bo każda krytyczna czy każda kłopotliwa sytuacja może mieć minusy. I przepraszam, chciałem powiedzieć, może mieć plusy. Mianowicie tym plusem jest to, że uświadomiliśmy sobie skalę antypolonizmu i teraz w różnych krajach, i teraz naszym zadaniem jest, żeby zrozumieć, jakie są źródła tego antypolonizmu, te źródła jakby precyzyjnie zidentyfikować i u źródeł odkręcać to. Jednym z tych źródeł jest kompletna niewiedza o tym, czym różniła się okupacja hitlerowska w Polsce od większości krajów podbitej Europy. Z różnych powodów. Najpierw był komunizm, potem była trzecia RP, która zamalowywała wiele rzeczy. Przecież na 20 lat zamalowana została sprawa rzezi wołyńskiej, tak? Tematu nie było w obiegu publicznym. Nie było na poziomie świadomości publicznej. Oczywiście badacze prowadzili analizy, debaty czasami wewnętrzne, seminaryjne. Podobnie było ze stosunkami polsko-izraelskimi, ale także jakby nie reagowaliśmy na to, że zupełnie niezależnie od stosunków polsko-izraelskich i polsko-żydowskich była potężna niewiedza, potężne schematy upraszczające. Nie budowaliśmy wizerunku Polski jako kraju, który w porównaniu do potencjału innych krajów był pierwszoplanową ofiarą zbrodni hitlerowskich. To ogromny deficyt, który teraz trąci. Okazało się, że formuła Aleksandra Kwaśniewskiego "wybierzmy przyszłość" zatem nie uderzyła nas obuchem w postaci powrotu przeszłości. Wszyscy, którzy poważnie potraktowali tą formułę w dobrej wierze, powinni zobaczyć, że płacimy dzisiaj za to cenę. Tak? Że możemy przyszłość możemy budować tylko wtedy, jeśli troszczymy się o swoją reputację międzynarodową. Okazało się, że nie mówienie prawdy o kulisach i mechanizmach marca 68, nie mówieniu prawdy o naturze władzy komunistycznej w latach 44-89 nam dzisiaj daje rykoszet w powodu strat wizerunkowych, strat reputacyjnych Polski na świecie. Ten paroksyzm antypolonizmu, jak pan profesor powiedział, należy, to jest taka cena, którą płacimy za to, że zmieniliśmy jako państwo narrację. Wreszcie mamy, nazwijmy to, podmiotową politykę historyczną. Nareszcie artykułujemy taką narrację, która oddaje prawdę o II wojnie światowej, o tym szczególnym usytuowaniu Polski, jeśli chodzi o okupację niemiecką ale w Europie. Ale jak to robimy, to przypomina mi się wydana w roku, jeśli się nie mylę, 2012 książka, która ma tytuł "Cholerna niepodległość".
niepodległość. Książka Piotra Wierzbickiego. Jak dopiero niedawno ona mi wpada w ręce, uświadomiłem sobie, jak trudnym wyzwaniem jest niepodległość. Że brzemieniem? Brzemienie odpowiedzialności i ona, która wymaga... Polacy mają determinację, żeby być niepodległymi, ale nie mamy umiejętności budowania nowoczesnych instytucji, dzięki której gra podmiotowa jest skuteczna. Ale robimy to, zdaje się. Robimy teraz to, ale ciągle budujemy brakujące kompetencje. Czego nam brakuje w takim razie? Zaraz o tym, ale jeszcze raz. W momencie, gdy ogłaszaliśmy, że idziemy w głównym nurcie Unii Europejskiej, to znaczy przyjmujemy imitacyjny model rozwoju, który wiemy, że poza plusami tworzenia, korzystania z nowych technologii, pewnych rozwiązań, na przykład demokratyczno-samorządowych, które są dobre, wchodziliśmy w ścieżkę rozwoju tak zwanego ekonomicznego zależnego. Sprowadzaliśmy całe połacie naszej gospodarki do roli poddostawców rozwiązań organizacyjnych, technicznych, tworzonych gdzie indziej. I w łańcuchu tak zwanym dostaw byliśmy w tej części, gdzie są mniejsze... No, państwo jest skolonizowanym gospodarczo, trzeba to powiedzieć wprost. Pewna forma neokolonializmu gospodarczego. I teraz w momencie, gdy mówimy, ok, chcemy być w Unii, ale w głównym nurcie tylko wtedy, jeśli on jest partnersko nas traktuje, a jeśli nas traktuje nie partnersko, to nie chcemy, to co się okazuje? Przypomina mi się spostrzeżenie Jarosława Kaczyńskiego w momencie rządów pierwszego PiSu, który mówił, problem nie polega na tym, że nie mamy dyplomatów, którzy potrafią się w salonach i stolicach Zachodu obracać, tylko że oni nie wierzą w potrzebę artykułowania naszego podmiotowego interesu. Oni chcą grać z innymi ludźmi według melodii pisanej w innych stolicach. Jarosław Kaczyński powiedział... Najpierw powiedział mnie to w rozmowie, gdy byłem jego doradcą w 2007 roku, ale powiedz publicznie, to też już odsłaniał, to mogę odpowiedzieć. Powiedział coś takiego. Zostałem premierem, zacząłem czytać raporty służb, to miałem wrażenie, że one są pisane z pozycji Berlina. Dopiero po kilku mocnych sygnałach zaczęli je pisać z pozycji Warszawy. To jest przejaw tej mentalności postkolonialnej, tak? Tak, ale minęły 3 lata od wyborów, mamy rok 2018, szczęśliwie. Pięknie składa się, że to rok stulecia polskiej niepodległości. Wydaje się, że te deficyty, o których pan profesor mówi, no, zaczynają być ograniczane. Tak, ale deficytów było tak wiele, że wybrano pewny priorytet. Priorytetem było wyprowadzenie wielu rodzin i wielu set tysięcy polskich dzieci z nędzy. I to zadanie dzięki programowi 500+ się udało. Kolejny priorytet teraz budowany, mam nadzieję, że uda się tu uzyskać impuls prospołeczny, podobny do impulsu 500+, to jest Mieszkanie Plus. Żeby młode rodziny mogły budować wizję swojej dzietności na godziwych warunkach bytowych. Dajemy Polakom, chodzi o danie Polakom poczucia, młodym Polakom przede wszystkim, ale przecież nie tylko, poczucia pewności, tak? Tak, pewności co do swojego gniazda rodzinnego. Czyli zakorzenienia, tak? Innymi słowy. Niekoniecznie to musi być tak, że wszyscy muszą być właścicielami, ale jak zmienimy strukturę rynku mieszkaniowego, to wynajem nie będzie takim obciążeniem dla ludzi, którzy przeprowadzają się między miastami. A gdy wynajem będzie mniej obciążał budżet rodzinny, to zwiększy się mobilność zawodowa. Badania wykazały, że przez ostatnie lata bardziej jakby łatwiej było migrować za granicę niż migrować w obrębie kraju. Struktura komunikacyjna, rynek między innymi mieszkań powodował, że migracja w obrębie kraju była niekiedy trudniejsza. I teraz, mając te priorytety, nie jednocześnie polskie państwo nie potrafiło na wszystkich polach nadrabiać tych zaległości. Bo jest ich za dużo po prostu. Tych zaległości było tak wiele, że nie można jakby kierownictwo państwa nie jest w stanie jednocześnie pilnować wszystkich niezbędnych procesów, gdzie trzeba budować nowej jakości. I zaległości w obszarze tego, co określam bezpieczeństwem narracyjnym, są bardzo poważne. Jest świadomość tych zaległości jest coraz pełniejsza. Budujemy mapę zadań. Wiem, że są w różnych ogniwach państwa komórki, które tutaj jakby robią dobre rzeczy, ale
I jeszcze bardzo, bardzo wiele przed nami. Jest ta niepodległość, jak to Piotr Wierzbicki nazwał w tytule swojej książki, jest cholerna w tym sensie, że to jest zadanie, którego złożoność przekracza wyobrażenie wielu moich rodaków, no. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że to nie jest niepodległość tylko na papierze, tylko niepodległość samodzielnego orientowania się w wielu wektorach dzisiejszych grup interesów. Czy pana zdaniem ten kryzys z Izraelem i w związku z tym taka bardzo silna eksplozja antypolonizmu, którą obserwujemy w wielu krajach, chociaż pewnie też nie należy demonizować tego rozmiaru tego zjawiska, ale z pewnością z czymś takim mamy do czynienia, no, nie przerosło, użył pan określenia, kierownictwa, naszego kierownictwa, kierownictwa państwa. Skala tego zjawiska była zaskoczeniem. Nie spodziewaliśmy się, że ustawa przecież, jak wszystko na to wskazuje, konsultowana ze środowiskami żydowskimi i z przedstawicielami państwa Izrael, przyjęcie tej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej spowoduje taką reakcję łańcuchową. Reakcja na tę ustawę, jako na rzekome zagrożenie wolności słowa, to jest echo skuteczności czarnej propagandy naszej totalnej opozycji. Oni tak długo powtarzali, oni i środowiska z nimi zaprzyjaźnione, liberalne, demoliberalne, lewicowe, lewackie, tak długo powtarzali, że tutaj tworzy się dyktatura, że w momencie, gdy powstała pewna ustawa, która przecież przypomina istniejące w wielu krajach Unii Europejskiej ustawy penalizujące, karające za kłamstwo oświęcimskie, tak? Ta ustawa powstała, to nadmiarowo zrobiono, jakby okazało się, że straszenie PiS-em, które w stosunku do milionów zadziałało. Polaków, w stosunku do milionów Polaków straciło swoją efektywność, zadziałało w stosunku do naiwnych opinii inteligentów Zachodu. Czy tylko, czy tutaj jakby podstawową przyczyną, która jakby była katalizatorem tego kryzysu, no był jednak taki bardzo integralny antypolonizm ze strony części środowisk żydowskich? Nie wiem, czy to był kluczowy element, bo te antypolonizm widać w wielu środowiskach zupełnie niezwiązanych z diasporą żydowską. Ale diaspora go szczególnie jest spektakularny, jest sposób artykułuje. Jest przypadek sióstr Wieszczek, Polek, które będąc studentkami Uniwersytetu w Londynie w ramach wymiany Erasmusa pojechały na studia do Madrytu. I tam protestowały, weszły w konflikt z panią profesor, która wmawiała wszystkim studentom jako coś, co dla niej było oczywiste, że Polska przed II wojną była faszystowska, że rządy Piłsudskiego były faszystowskie i że w istocie jakby byliśmy w istocie po tej samej stronie, co Niemcy. Gdy one mówiły i przywoływały publikacje w języku angielskim, że ponieśliśmy największe straty, to zostały potraktowane jako propagandystki. I teraz coś się okazało, że nasza dyplomacja nie potrafiła bronić jakby studentek, które dobrze broniły dobrego imienia Polski, które zachowały się odważnie i patriotycznie. I tu nie ma nic wspólnego z kontekstem izraelskim ani żydowskim. To jest w ogóle pewna mentalność środowisk akademickich. Zakażenie. Świata zachodniego, który tej mentalności nienależycie jakby rozpoznawaliśmy, nie mieliśmy mapy zmapowane, jak to się dzisiaj mówi. I po drugie, nie była systematycznie prowadzone działania, a zwłaszcza skuteczne, czyli zmasowane, jak się okazało w dzisiejszym świecie, które by przekazało prawdę, że byliśmy wśród nie tylko ofiar Hitlera, ale byliśmy główną jego ofiarą obok narodu żydowskiego. Że liczba ofiar jest porównywalna, chociaż oczywiście naród żydowski miał być poddany kompletnej eksterminacji, a my mieliśmy być sprowadzeni do narodu niewolników. To jest oczywiście, być może w jakimś dalszym etapie również poddani całkowitej eksterminacji. Trauma jest inna, ale kategoria ofiary jest podobna. Nie potrafili. Okazało się, że w tym świecie rzekomo tak nowoczesnym, nastawionym na przyszłość, kategoria ofiary jest poważnym zasobem symbolicznym, który przekłada się także na efekty ekonomiczne. No, pokazuje to cała polityka państwa Izrael. I okazało się, że ta krytyka przez tych nowoczesnych Polaków, którzy chcieliby nowoczesność budować przez dechrystianizację i depolonizację, która mówi, skończmy z tą martyrologią. Okazało się,
że wizja martyrologii jest potrzebna, ale robiona o wiele bardziej inteligentnie niż to dotąd robimy, nie przez powtarzanie w kółko pewnych schematów. To może dobrze, że mamy ten kryzys, bo to jest okazja do przewartościowania naszej strategii. To generalnie to nie jest dobrze, ale prędzej... W perspektywie. Okazało się, że nie żyjemy w świecie ponarodowym, nie żyjemy w świecie postmodernistycznym, nie żyjemy w świecie oświeceniowym, gdzie tylko rzeczowe argumenty są brane pod uwagę, tylko żyjemy w świecie silnych ideologii. I dobrze, że wreszcie wielu Polaków i przyjaciół Polski na świecie uświadomiło sobie, że w tym świecie konfliktów i ideologii trzeba dysponować instrumentami efektywnej obrony swojej reputacji w obliczu ostrzeliwania ideologicznego właśnie. Mam taką nadzieję, mam nadzieję, że pan profesor podziela tę nadzieję, że nasze kierownictwo przywiązało się do tego określenia, ma taką świadomość. Diagnozy, którą pan przedstawił. Moich kontaktów ma ta świadomość jest coraz szersza, coraz głębsza i coraz więcej działań instytucjonalnych jest już uruchamianych. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Profesor Andrzej Zybertowicz, doradca prezydenta Rzeczpospolitej, był dziś gościem rozmowy w punkt. Ryszard Gromadzki, dziękuję i zapraszam na program Ewy Stankiewicz 21.30 otwartym tekstem. Do zobaczenia.